Drugi list świętego Pawła do Koryntian, Nowy Testament, 5 rozdział, 14 werset. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowy jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Prawdą jest, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, dlatego, bo myślimy i sądzimy, że jak jeden umarł za wszystkich, wtedy wszyscy umarli. I tym jednym był Adam. Ten umarł i wszyscy umarli. Ale jest jeszcze jeden, który umarł. Drugi Adam, Chrystus, też, który umarł za wszystkich, ale abyśmy zmartwychwstali. Jak więc wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nas, tak miłość Chrystusowa ogarnia nas. I jest bardzo ważne, kochani bracia, abyśmy wiedzieli, że ogarnia nas miłość Chrystusowa, bo stajemy się jednym ciałem. I jesteśmy jednym ciałem, stajemy się Kościołem Chrystusowym. I co wezwiemy od naszego Ojca? Da nam. Dlatego, bo Panna Młoda jest chwałą dla Pana Młodego. Mówię jeszcze raz. Jak ogarnia nas miłość Chrystusowa, tak jest udowodniona wobec wszelkiej mocy, że jesteśmy Chrystusowym Kościołem, chwałą Chrystusa. I na całym wszechświecie, duchownym świecie, w tym momencie jesteśmy chwałą Chrystusową. I jak wychwalany jest Chrystus w niebie i na ziemi od kogoś, jest Jego Kościół. I jak jest wychwalany Ojciec i Chrystus, jest dlatego, bo wychwalany jest Kościół. I wynikiem jest tego, że żyjemy w Chrystusie. I dlatego w przyszłość przeszło, jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Żyjemy w nowym, wszystkim nowym. Wszystko stare przeminęło. Wierzymy w to. I apostoł Paweł mówi coś jeszcze bardziej ważnego. Nie tylko przeminęły stare rzeczy, że to, co są z tyłu, zapominam i patrząc naprzód, biegnę, aby wygrać zaproszenie z góry. Przyprowadził Bóg nam nową drogę, którą nazywa się Chrystus. I my w tej drodze będziemy się rozszerzali. Rozszerzali się na szerokość, na długość. Cztery nowe szerokości. Cztery poprzez wiarę, cztery stopnie rozszerzania się. Nasze życie będzie się rozszerzało, jak będziemy żyli w Chrystusie. Czyli będziemy zwyciężać nowe grunty, nowe duchowne rzeczy. Nowi ludzie będą zbawiani. Nowe rzeczy będą stawały się w naszym życiu i nasze dzieci będą wzrastały, będą rozkwitały się. Nasza rodzina będzie błogosławiona. Kościół będzie błogosławiony. Nowe rzeczy. Nowe rzeczy w naszym życiu. Wierzymy. I jak do tego momentu nie wierzyliśmy, i jak do tego momentu szliśmy z rozczarowaniami, ze smutkami, Bóg nie jest winny, my jesteśmy winni. Ale dzisiaj Bóg zacznie nowe rzeczy. I wiemy i poznaliśmy, że ten dzień jest dniem nowych rzeczy. Amen, bracia. Nowe rzeczy. Nowe rzeczy w osobistym, w rodzinnym i w kościelnym życiu. I z taką wiarą, z miłością w Chrystusa i do braci i z nadzieją tylko do Chrystusa powstańmy
i stańmy w obecności Boga.